Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w ostatnim czasie ujawnił nielegalne wyroby tytoniowe o wartości prawie 3,5 miliona złotych. We wsi Siedlisko pogranicznicy zlikwidowali nielegalną linię produkcyjną służącą do pakowania papierosów. Na miejscu zatrzymano 3 Białorusinów, którzy zostali deportowani z Polski. Pogranicznicy zlikwidowali także nielegalną suszarnię i krajalnię tytoniu. Zabezpieczono ponad 5 ton suszu i krajanki tytoniowej o wartości prawie 3 milionów złotych.